Synowie i córki, witam serdecznie. Rezi z tej strony. Sons of the Forest. No proszę bardzo, najedzcie się. Najemy pysznościami, a pyszności te to dekorowanie, mój ulubiony element, czyli pieszczenie, tackanie, to w złą stronę idzie. Mówimy o budownictwie, rzecz ujmując tak inaczej. Pierona piździ tu jak pieron, muszę przyznać. Jest dzień, niczego się nie boję, choć mimo wszystko, jak w ostatnich już odcinkach było, pulsometr działa. W prawym dolnym rogu ekranu możecie widzieć bicie mojego serca, czyli ilość uderzeń na minutę. Kochanie, to są na minutę uderzenia? No to sporo. Śmieję się. Nie chciałem głupoty przypadkiem pierdzielnąć. Więc w naturalnej sytuacji, gdzie sobie tak do was, synowie i córki, gadam, mamy 90 uderzeń na minutę. No, troszkę pobudzony jestem, nawet podskoczyło do sety, widzę, no bo to jednak ekscytacja, bo będę dzisiaj dekorował. Brzydko tu jest jak pieron, nienawidzę zimy, ale no coś zrobić, no nic nie zrobisz. Virginia postanowiła utknąć pod schodami, tam się świetnie bawi. Kelvin, o, ktoś tam tutaj. Kto tutaj mi aktywuje pułapkę? Proszę stąd wypierdzielać z dupy. O, co padło? Co padło zaś? No tak nie może być, że jakiś ciul przyjdzie i będzie mi tu niszczył. Dobra, leży. A ty? Powiedz mi, czego ty oczekujesz? A, to jest ten... to jest ten ciul, którego nie lubię. Serio? To jest żart. To był żart. Serio? Akurat między nogami? Serio? Spoko. O, super. Witamy kolejnego kolegę w rozgrywce. Czy to się może już zakończyć? Dobra. Jeden ciul leży, jeszcze drugiego trzeba... Ała! Tylko trzeba drugiego jeszcze zrobić. Czemuście mi zniszczyli te druty, powiedz mi? Co ty tu w ogóle robisz? Czemu to nie działa? Gdzie jest połączenie zepsute? Jest ci mokro, jest ci źle. Kanibalu, wyśpij. Jezus, a się wystraszyłem, ja pierdzielę. Nie róbcie mi jakiegoś takiego, no. Nie no, wszystko działa, czy nie? Nie, tu nie działa, czyli gdzieś ten drut poszedł w pizdu. Czemu ja tego nie widzę? O. No i zaś padło, nie no, jak tak to ma wyglądać, to ja dziękuję bardzo, proszę państwa. Jak ja to mam jeszcze tutaj naprawić? Co ja tak z drutem chodzi, cały czas to gówno naprawiać? Na tym ma polegać ta zabawa? Chyba nie do końca, nie? Znów wejdzie i zniszczy? Okej, nie zniszczył. A, my go musimy zniszczyć. Dobra, nóżka po... Okej. Dobra. Chill. Mamy to. Okej. Dekorujmy, bo to rzecz ważną być. I zamknijmy lepiej te drzwi. Dobra, jest ci mokro, jest ci źle. Rezigiuszku, wyśpij się. Zacznijmy od tego, że tu panuje tutaj burdel. I poza tym, że dzisiaj naszym świętym gralem będzie skonstruowanie tego świętego krzyża, to mimo wszystko... Jezus Maria, orle z niebios, czymś ty musiał mnie tak wystraszyć, chłopie. Chciałbym to... Ojeny! Ty to ładne! Ciekaw jestem, czy ten krzyż będzie w jakiś sposób odstraszał te badziewie, co mi tutaj chodzą. Te badziewia w zasadzie, bo to liczba mnoga. No i super. No i dołączyłem do zabawy z Virginią. Zajebiście. Ale ja już mam na to sposób, jak się stąd wydostać. Virginia nie potrafi parkouru. Ona się musi nauczyć parkouru. No i o ten krzyż mogę dupnąć w różnym miejscu. Kajby da chciał, nie? Na drzewie na przykład. Nie mogę. No to super. No to my się dogadali, nie? A mogę na dachu? Mogę na dachu, ale to będzie brzydko wyglądało.
Tupieroństwo by też to wyglądało. Ty, a gdyby tak. To będzie zajebiste. To będzie zajebiste. Przerzucamy to, panie i panowie. Niech se to będzie na... Aha, na drzewie nie może być. Dobra, na półce to tak troszeczkę zdupci. Pomysły? Bo mi ich brak. Tu nie może być, cudownie. Dobrze, że się dogadaliśmy. No nie ma miejsca na to, ewidentnie. To trzeba pójść do jakichś struktur w takim razie. Albo tutaj ładnie by to wyglądało w zasadzie. Tylko no to trzeba wyrównać, poczekajcie. A? No i równo, i ładniusio. W ogóle przesunąłem tą wyrż na ryby. Nie wiem, czy to się nazywa wyrż. Tak to nazywam w Chorwacji, gdy zastawiam pułapki. A teraz my możemy świętego Graala postawić. Czy on mi tutaj wejdzie? No pierona! Jo myślał, że wejdzie. Jo po to ściągnął, ja? No i co ja mu powiedzieć? Ajstry. Wy mnie nie denerwujcie, nie? A to by tu zajebiście wyglądało. To jak to mogę postawić? Na takich punktach stałych? Tylko chciałbym mimo wszystko jednak mieć zaplanowane... Poczekajcie, poczekajcie. Tutaj w przejściu nie oczywiście, ale... Aj. Szkoda. Bardzo specyficzna konstrukcja, którą trudno wyczuć, gdzie i jak można byłoby postawić, żeby miała rację bytu. Bo szukam miejsc, które będą naprawdę nam fajną wizualkę grały. Tutaj zgaduję, że... tak myślałem. I, ale to nie jest głupie miejsce z prostej przyczyny. Otóż to takiej, że mamy bliziutko do energii. Tylko coś tu jest krzywo. Poprawmy to. Więc w dzisiejszym odcinku dekorujemy. Lecimy sobie takim przyjemniusim flow, który postaram się wam dzisiaj dowieść. I tak to właśnie będzie wyglądało. Do tej pory nie mam pojęcia, jak budować te pieroństwo. Deska. Czy ja to mogę zrobić w ten sposób, czy nie? Mogę, dziękuję. Ciebie też wykorzystam, nie uciekaj. Ciebie już nie wykorzystam, ale zostawię ten z boku. No i pozostają nam dwa druty i 9 żarówek. Jeszcze dwie. Mamy gdzieś tutaj w magazynie. To się przyda na opał w zasadzie. Słuchajcie, recykling. No, musimy wszystko wykorzystywać, niczego nie wyrzucamy. Nie ma takiej w ogóle opcji. Dwie? No i mamy. Nadal będziemy potrzebowali druta, to już może go wezmę, bo trzeba będzie połączyć te okablowanie i oświetlić ten krzyż, ale zrobimy to dopiero po zmroku. To zbuduje... Jen, ile mi ich brakowało. Okej. To zbuduje zarąbisty klimat i taki release tego krzyża tutaj oświetlonego będzie to naprawdę pięknie wyglądało. Dokończone? Nie podłączamy. Jeszcze nie. Ale zrobimy to jeszcze. Spokojna głowa. Pomyślałem sobie tutaj, czemu tutaj nie ma podłogi? To powinna być... Znaczy nie musi być. Mogłaby być podłoga, która miałaby akumulator, ale to będzie szpeciło. Fajnie byłoby zbierać energię do akumulatory, które byłyby ukryte. I czy ja na to znajdę tutaj sposób? Dałoby się polecieć tą tutaj szparką, ale to jeszcze zobaczymy. Póki co zostawmy krzyż, dekorujmy dalej, bo na tym się dzisiaj skupiamy. Jaram się. Czuję się naprawdę zajebiście bezpiecznie. Jest mi tutaj dobrze i jestem szczęśliwym człowiekiem. A króliki się nie mnożą. Szkoda. Byłoby naprawdę fajnie, gdyby się mnożyły. Przynajmniej, no, póki co się jeszcze nie mnożą. Mogłyby wreszcie zacząć się tam króliczyć. Dobra. Coś, co na pewno nas tutaj teraz czeka, to wyczyszczenie tej całej tutaj tak naprawdę strefy. Z wszystkich tych gratów. A, z kamieniami nie mogę tego przerzucać. A to tylko i wyłącznie po to, ale mogę przerzucić kamienie. Okej, mam fulla. Aha, na kości to jest. No to prosta sprawa, rozwalamy kości. Patyki oczywiście recykling. I stawiamy sobie holder na, w sensie ten, pojemnik na kamienie. A to, nie, to było tutaj. Kamienie. A to dlatego, że musimy sobie zrobić miejsce na
drewnianą konstrukcję. Podstawa chciałbym, żeby była drewniana z prostej przyczyny. To po prostu wygląda o wiele bardziej estetycznie. A jestem w tym sercu mojego, mojej bazy, mojego domu i chodzę po takiej ciapie, można byłoby powiedzieć. I to mi się po prostu nie podoba. Z prostej przyczyny to nie jest estetyczne. Kropka. Przerzućmy sobie ten... Gdzie ten magazyn na kamienie dać? No widzicie, mam tu problem z miejscem, nie? To jest takie trochę... good. Trudno. Nie będę też tu ładował rzeczy na siłę, bo nie chcę zrobić z tego domku tutaj takiego, wiecie, burdelu. Spoko, fizyka, bardzo się cieszę. To są rzeczy, które mogą fajny aspekt wizualny nam zrobić, na przykład na tym płaskim placku, który jest dość brzydki. Więc naostrzymy jeszcze tylko i to będzie ładnie wyglądało. Jeszcze tylko jeden. Dekorujemy sobie dalej. Dekoracja to jest coś, co muszę przyznać, chyba najbardziej mnie uspokaja i relaksuje. Podoba mi się to. Troszkę też pozwolę sobie w ciszy tego czasu z wami spędzić. To będzie naprawdę spokojny i przyjemny odcinek. Przynajmniej liczę na to. Niech tak pozostanie. Gdzieś tego pochodnia muszę wcisnąć. Wydaje mi się, że to miejsce będzie dobre. Niech tak pozostanie. Pozostał nam jeszcze jeden palik, którego zastosowania póki co jeszcze nie widzę. Mam jeden pomysł, ale on chyba nie przejdzie. Spoko. Chociaż, czy da się to jeszcze skrócić? Bo chyba się da. Oczywiście, że się da. Better. Okej. Dobrze byłoby już wyczyścić całą tą strefę ogniskową, która niegdyś powstała, no z oczywistych przyczyn. Trzeba było coś jeść, wysuszyć, opierdzielić, przegryźć i zagryźć. Teraz, gdy chcemy tą czystkę tutaj zrobić i wszystko ładnie poukładać, no musimy niestety, ale poczyścić trochę tej przestrzeni. Mamy trzy ryby? Mamy trzy. No to już zjem, jak już tak. Miałbym wyrzucać, bo nie przerzucę tej suszarki, jeśli wisi na niej ryba. I chce mi się pić. To jest też coś, jest też potrzeba, o którą musimy zadbać. Czy to mi się zmieści? Zmieści się, nawet wygląda póki co logicznie. To tylko na poczet tej chwilowej potrzeby. Niech tak pozostanie. Dobra, no i te nasze drewienka na ognisko, które się przydadzą, ale jeszcze nie teraz. Chciałbym na chwilę je położyć. Niech będą nawet i tu. O kurczę! Teraz widzę, że na drewnie ich nie mogę kłaść, mogę to zrobić tylko... Ale da się zrobić skład przecież. To już problemu nie ma. Przerzucamy sobie wszystko i zaraz zaczniemy konstruować podłogę. Zanim jeszcze to ognisko ugaszę, to sprawdźmy tylko, czy... No właśnie. Wyposażmy to. Połóżmy tą wodę. I zaczerpnijmy ją do naszej manierki, która jest pusta. Po to, by za chwileczkę jeszcze raz wodę przegotować.
mieć większy zapas wody pitnej. W zimę deszczówka, no niestety się nie sprawdza. Z prostej przyczyny musimy poradzić sobie w taki, a nie inny sposób, ale to jest jak najbardziej prawidłowy sposób na to, by kolektingować wodę. No i garnek do łapki, po to, żeby jeszcze na szybciej to przygotować. Możemy niszczyć ognisko i powoli już konstruować podstawę naszej podłogi. Dobra. Bierzemy drewienko, a raczej belę i rozczapimy tutaj, bo ten poziom tutaj jest niewiele wyższy. Ja nie będę w stanie kontynuować tej podłogi, bo tutaj jak sami widzicie, ten grunt troszeczkę jedzie w górę. Żeby ten efekt, który chcę osiągnąć, to musimy porąbać te drewienka na właśnie takie elementy, jakbyśmy mieli na drewno na opał szykować. I w tym momencie działamy w ten sposób, podwyższając nieco, tylko troszeczkę cały poziom, a tu już jest zrobione. Czekajcie, bo mi ta woda się gotuje. A nie, to jeszcze nie jest gotowe, dobra. I żeby teraz to miało ręce i nogi... A, teraz tego nie jestem w stanie zrobić, to nam się za chwileczkę przyda. Proszę bardzo, zgarniamy belę. Kładziemy sobie jedną belę. Kładziemy sobie... Jeszcze drugiej nie kładziemy. Zwalamy. Podnosimy w tym momencie drewienko. Oj, nie da się. Tak mnie chcecie w bambuko zrobić. Czyli poziom to podwyższa, a potem znów obniża. Nie podoba mi się to. Mogło być troszeczkę inaczej, ale gdyby jeszcze tutaj strzelić. Dobra, mamy wodę. Dobra, jeszcze muszę tu się nakombinować. Okej, wyrównało się automatycznie. Super, efekt osiągnięty, taki jaki chciałem. Tu kolejny jeszcze i możemy iść po kolejne belki. Dobrze, bałem się, że będziemy tu mieli jakiś błąd konstrukcyjny. O nie, 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 tutaj tego nie może być. Bałem się, że będziemy mieli jakiś błąd konstrukcyjny, ale to nam nie grozi raczej. Ponieważ połączenie tych belek to poziom ładnie wyrównuje. Potem też bez problemu się dostaniemy do tego mostku, tak żeby tam się jakoś dobrze na miarę możliwości i logicznie połączyć. Nie, 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 mój kolego. I budujemy sobie dalej. Potem zastosujemy taki motyw, spójrzcie sobie, beleczką delikatnego spadku. Tylko widzę, że on ma z tym problem tutaj. I nie chce mi tego zrobić. Natomiast, no widzę, że ktoś tam cierpi. Jak mnie to cholewka cieszy. Drewno, które widzicie leży w poprzek, powinno dać mi możliwość wrzucenia też tej belki takiej bocznej, ale widzimy, że jest z tym problem. Jeszcze jedna rzecz, młotek. Okej. Bardzo możliwe, że potrzebujemy wypełnienia, żeby potem dopiero zrobić tą beleczkę, która ma nam to wyrównać pod kątem wejścia. Możliwe. Pewny nie jestem. Ale szansa taka jest. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Za chwileczkę też musimy poprosić Stefana, żeby ruszył w kierunku poszukiwania drewna, bo zaraz nam go zacznie brakować. Dosłownie zaraz. Dobra i sprawdźmy. Nie. Przeżyje, no, z tym skakaniem. Tak mi się przynajmniej wydaje, że przeżyje. No bo położyć się nie da. Ciekawe z jakiego powodu. Wydaje mi się, że musiałoby to na ziemi leżeć i nie może mieć to takiego podwyższenia. I stąd ten mały error. Ale wydaje mi się, że tak czy siak to będzie dobre, żeby to pozostawić tak jak jest. Choć będziemy musieli skakać, nas to wiele nie będzie bolało, a zrobi się tu o wiele czyściej. Tak, dosłownie o wiele. Więc jakoś mnie to zbytnio nie boli. Dobrze, tu kolejna bela. Tu kolejna bela i lecimy dalej. Mamy jeszcze jeden magazyn beli zapełniony. Stefan zadbał o to, żebyśmy mieli z czego budować. Natomiast tamten magazyn, czy on jest pusty?
No to super, Stefan zadbał o to, żebyśmy mieli z czego budować. Gdzie on w ogóle jest? Stefan, co ty robisz w tej chałupie, chopie? Trzeba do roboty iść. Nie podoba mi się to. Wyjdziemy jeszcze w tym kierunku z belkami i podstawą, którą tutaj chcę zbudować, żeby wyczyścić ten tutaj placek terenu, a potem zostawić go trochę surowego. To będzie ładnie wyglądało i tworzyło ładną całość. Stefan nie potrafi się do mnie dostać, znowu ma jakiś problem z przejściem przez pokoje. Chyba nie urodził się on do bycia szczwanym lisem. Ale wybaczymy mu to jakoś. A co się stanie teraz? Okej. I to mi się podoba. To się nazywa bycie eko w posiadaniu drewna, które nagle się pojawiło. Zajebiście. Narzekał nie będę. Bardzo mi się to podoba. Trollkom możemy spuścić trochę drewna, ale mam problem z tym taki, że to drewno będzie leciało najprawdopodobniej do wody. Tamte magazyny są pełne tego drewna. To i tak jest trochę chodzenia, ale zobaczymy sobie, czy zda to test. Spójrzmy sobie, czy ten transport będzie miał rację bytu. Bo obawiam się, że może być to trudne. No i zobaczymy, czy to spełni nasze potrzeby. Okej, wpadło do wody, jedno i drugie. Teraz co się z tym będzie działo z czasem? Czy ja to będę tracił, czy to tam na mnie poczeka sobie grzecznie? Czeka. A, troszkę płynie. Czyli mamy jednak tego czasu trochę, żeby tutaj zrzucić z 10 drewienek i za chwileczkę tu wrócić. Więc nie jestem jakoś przejęty tym. Czy ja to ognisko... Oj, przepraszam bardzo. Momencik. Ognisko w pierwszej kolejności. Jak się rozwala ognisko? No, nie mogę zdjąć ogniska. No dobra, no to... To sobie będzie ognisko pod podłogą. To nam chyba przeszkadzać nie będzie. Tak mi się wydaje. A może młotek? Siódemeczka? Nie, to raczej naprawia, niżeli pomaga. To tak biegnie? Stefan? Jezus, żeśmy się na siebie wskoczyli. Hopie. Chodź. Chodź, pieronie. Zdobądź belę. Napełnij pojemniki. Zapraszam pana, otworzę ci drzwi. Ty lubisz po nocy chodzić po lesie. Ty jesteś w tym naprawdę przekat. Śmiało idź. Nie przejmuj się, nic ci się nie stanie. Nie! Jezu Chryste, chciał to drzewo. Boże święty. To drzewo nie. To jest święte drzewo naszego domku i bazy, no. Jaja robisz jakieś, chłopie? Chodź tutaj. Ja pierdzielę. Ty, jakieś oczy tam widzę. Jakieś zielone oczy. To jest ten, Melex. Ja myślałem, że jakiś nowy potwór mnie tutaj zaatakuje zaraz, bo zielone oczy normalnie widziałem. Wiecie, tak jak rzeczywiście jest. Normalnie, że się pójdzie, idzie się jakąś ciemną ścieżką, nagle patrzy w jakieś krzaki, a tam oczy lisa, nie? Takie świe... O Jezu, jak to świeci. Zaraz te... Jezus Maria, nie, nie... O, Boże Święty. Dobra, Stefan, ja se poradzę bez ciebie. Ty odpocznij se tutaj, gdzie stoisz w zasadzie. Nie ma problemu. Zrób se kuźwa przerwę, chopie. Luz. Po prostu przeżyj tą noc. My też w zasadzie moglibyśmy ją przeżyć. Byłoby naprawdę super. Natomiast pierw dokończmy tą podłogę. Chciałbym, żeby ona powstała, więc zabierajmy się za robotę, bo czas leci. Thank you.
No dobra. Konstrukcja już całkiem dobrze wygląda i siedzi. Muszę tylko te kamienie zebrać, bo nie mam serca ich tak zostawić. Potem chodzę po wyspie jak dziki. Staram się tutaj cokolwiek zdziałać, znaleźć te cholerstwo. A teraz będę tak po prostu zostawiał kamienie, tak? Które wcześniej tak z trudnością zbierałem. Tu sobie to zostawmy na chwilę obecną. Potem to będę przenosił. Plus jest taki, że ten rodzaj magazynu mało potrzebuje patyków, więc o nie głazy. Więc dużo też patyków nie straciliśmy. A kamyki są. Muszę zresztą częściej zrzucać z siebie. Co się dzieje? Co się dzieje? Jezus Maria! Jezus Maria! Nie, bo on mi zniszczy domek! Nie, bo on mi zniszczy domek! Jezus Maria, Jezus Maria, Jezus Maria! Gdzie to jest? Gdzie to jest? Zostaw to! Zostaw to! Zostaw to! Pieronie! Zostaw to, zostaw to, zostaw to! Jezus! Zostaw ten mur! Możesz się od tego odczepić, błagam! Błagam cię, nie niszcz, proszę! O, zapraszam, z chęcią! Już wolę, żebyś... No chodź, 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 jeszcze troszkę prądku, jeszcze troszkę tutaj... Ło Boże, ło Boże, ło Boże, ło Boże! Co on strzelać? On strzelać czy nie? Ja pi... No nie, padł system. Padł system. Dobra. Jezus Maria, jak to szybko się przemieszcza. Ciulstwo jedne. Jezus! No strzelaj! No tak! Nie mam żadnej takiej konkretnej broni przy sobie teraz. Ja pierdzę. Nie. Virginia, postaraj się, bo ja nie mogę wiecznie z łuku strzelać, ja muszę na szybkie wyciąganie znaleźć jakieś ciulstwo, co będę mógł bić tym. Jezus Mario. Jakbyś to ciulnym, nie? Dobra, ciulna to. Okej. Okay. On mnie ciulnął, a ja nie jego. Jezus. Strzały, strzały. O nie, au. Dobra, póki co pancerz działa w miarę dobrze. Ale mógłby działać lepiej. Ja pierdzielę, jak on szybko się odwraca. Nie wiem, nie wiadomo, z której strony dupa, z której twarz. To i to. Problem. Houston. Nie, no ja pudluję. Kuźwa. Czy ja kiedyś trafię to kurde kurestwo? To jeszcze muszę podbijać na blisko, bo on ma strzały, które ja potrzebuję. Ja pierdzie... Wreszcie! Oddawaj wszystkie strzały, pieronie. Ale mi się ręce spociły. Jezu, ja myślałem, że już tą walkę przed... że już je wspomnę. Mhm, fajnie, że potwierdziłaś. Bardzo mi miło z tego powodu. Naprawdę cieszę się, że się rozumiemy, Virginia. Jesteś niesamowitą przyjaciółką. Naprawdę, dziękuję ci. Co ciekawe, jak teraz ze mnie schodzi, to miałem wyższy puls niż w trakcie walki. Niesamowite. A zmień strzały na te nowoczesne. Wypatroszone to ciulstwo jest. Napijmy się wody. I... Jezus, czy ty musisz robić te rzeczy, których ja nie chcę, żebyś ty robił? Wypij. Jeszcze mieszanka energetyczna, bo jak tutaj zasnę zaraz na środku, to mnie zaraz zeżre jakieś wielkie gówno. Słyszę jakieś kroki. Jezus, Jezus! Dobra, jednak miałem rację. Fala małych gówniaków. Ej, to nie mała! To naprawdę nie mała fala. Szybkie, małe gówna. Dobra, chodźcie tutaj. Zapraszam. Zapraszam do gry w wodzie. Tu jest fajnie, gwarantuję. Tu jest super zabawa. Zapraszam. Tu się naprawdę świetnie wykąpiecie, będziecie wreszcie czyści. Jezus, one w tej wodzie żyją? Od kiedy? Virginia, postaraj się. Jak one biją. Dobra. Coś tam odpuściły chyba. Jezus tutaj siedzi pod nogami. Pieroństwo jedne.
Ja pierdylam. Ale mi serce bije. Szybko, 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 drut. Dobra, działaj, 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 dobrze. Zaś coś padło, czy mi się wydaje. Zapraszam do wspólnej zabawy przy prądzie. Popruszy i będzie przyjemniej, gwarantuję. Przetestowane. Stresuje mnie to wszystko, naprawdę. Ja tam muszę w ogóle mury obronne naprawić, bo ten paciulok wcześniej to rozwalił srogo. Strzała. Co ja zrobiłem właśnie? On jakąś belkę mi w ogóle rozwalił. Nie wiem skąd ta belka się tu znalazła. Stres. Jednym słowem. Jak to zrobić, żeby to wytrzymało dłużej? Da się jakoś wzmocnić ten prąd, tym prądem to? Bo to jest takie trochę z dupy, że mi się to tak psuje cały czas. Ale trzeba jakoś żyć. Wracamy do roboty. Virginia się w miarę przydała. Ty, mój drogi, zamiast odpoczywać, to utrzymaj bazę i to będzie chyba też oznaczało naprawę, ja już nie pamiętam. Jeny. Wracajmy do budowania. Tak, nie wiem czy uda się nam na tych nierównościach zrobić schody w taki sposób, jakbym chciał. No nie byłbym sam, jakbym nie sprawdził. Ale już widzę, że będzie z tym problem, który może nam się uda jeszcze ogarnąć. Poczekajcie. Bo jeśli byśmy pozbyli się tej belki, pozostawili tą, która może w miarę jest na... O, proszę bardzo. Tylko nie daszek, a mimo wszystko schody. Dobrze, udało się tą... Aha, bo tu uzyskamy teraz krzywiznę, to nie, to jeszcze jedno. Teraz weźmy ten malutki pieniek, który nam powinien podnieść trochę poziom tego, tej belki po lewej. Albo i nie, okej. To nie to, czego chcemy. Ale to powinno zadziałać. A teraz? Teraz zadziałało. Perfekt, mamy równość. Dzięki czemu wyjdą nam odpowiednie schody, które już nie będą takie krzywiutkie. No, w tych nierównościach strasznie ciężko jest kroić te bele w pół. Ale tak, efekt uda nam się osiągnąć. Już to widzę, że te belki wchodzą dobrze w miejsce tych schodów. Będziemy mieli płynne przejście. Jedyne, czego nie unikniemy już, to tutaj ten schodek. Ale to jest coś, co nas tak naprawdę tak bardzo jakoś nie boli, więc przeżyjemy to. Dobrze, dokończę te drewniane tutaj konstrukcje tak, żeby to wszystko powstało jak należy. I zaraz zaczniemy dekorować dalej. Thank you.
muszę przyznać, że jest to czasochłonne wszystko. Z jednej strony to relaksuje cudownie i przynosi taką, taki spokój, można powiedzieć. A z drugiej strony, jak sobie myślę, ile ja już tutaj drewna narąbałem. A ile Stefan narąbał? Muszę przyznać, że jestem pełen podziwu. Czy ja właśnie w ten sposób nie przespałem całej nocy? Czy to jest wschód słońca? Tak, jest 6 rano, naprawdę? Mam tak rozwalony zegar biologiczny? To jest nie do pomyślenia. Tak być nie powinno. Idźmy spać zatem. Już przyzwyczajenia nie mam po prostu. Czemu odczuwam zmęczenie? Aha, bo tak krótko spałem. Tak mi się tutaj ta doba poprzestawiała, że... Aha, no dobra. Jeszcze jak spałem, to teraz pytanie, czy te belki tam są, czy je straciłem? Chyba są. Nie pomyślałem o tym, że mogło być to super. W zimę wpław. Podoba mi się. Taki, wiecie, forma spędzenia wolnego czasu. Działaj, Stefan. Liczę na ciebie. Tylko błagam cię, pomyśl zanim coś zrobisz, dobra? Czemu on idzie tutaj? To mnie naprawdę zastanawia. Chłop dostał to zadanie pod... A, okej. Nie wiem, co to tam robiło. Ale okej. Dobrze. Niech zbiera dalej. Ale naprawdę bardzo ciekawy jestem, skąd te drewno się tam wzięło. Co to jest za palik? Taki mały kikucik. No on nam tutaj nie jest póki co do niczego potrzebny, więc dam go po prostu z boku, niech sobie tam postoi. My w tym czasie, gdy Stefan przynosi drewienko, możemy zająć się podłączeniem krzyża, co obiecałem, a się nie wywiązałem. Więc no, trzeba to połączyć po prostu. Nie ma o czym mówić. Widziałem... O, jest strzała w wodzie. Trzeba ją wziąć. Dobra. Czy on rozwala właśnie drzewo w domku? Czy ten osioł rozwala drzewo w domku? Ja to słyszę. Uff. Poza domkiem. Myślałem, że drzewo życia zostanie właśnie pozbawione życia. O, a kuźwa, Jezus! Dobra, teraz się stąd wydostańmy i... O, przy okazji wezmę troszeczkę drewienka. Połączymy już od razu ten krzyż. Też tak w narożniku to usadowiłem, że wydaje mi się, że powinien ten krzyż nie stracić zasilania, jeśli przyjdzie jakiś kanibal i będzie chciał nam zrobić krzywdę albo po prostu zniszczyć nam bazę. Wydaje mi się, że ten krzyż nie dostanie w ciry, co powinno poskutkować tym, że będzie z tym luz. Dobra, jeszcze drucik jeden potrzebujemy i połączmy teraz stąd. Udało się? Czy to jest coś tutaj nieudanego? Nie. Chyba teraz się dopiero połączył. Tak mi się wydaje. Ale nie jestem pewien, czy ta instalacja zadziała. Koniecznie jak zrobi się zachód słońca, muszę to ogarnąć. I dobrze byłoby jeszcze... Przecież nie, no nie będę tu kładł akumulatora, to będzie wyglądało tragicznie. Ale gdyby były one synchroniczne, w sensie symetryczne... No już słyszę w tle, że tam ktoś się napierdziela. Nawet na ciebie nie patrzę. Serio. A, nie mogę tu postawić. Co to jest? No, mutant. Zajebiście. Nie patrzę nawet. Nie interesuje mnie to.
No, ogarniemy ten krzyż za chwileczkę. Chciałbym zająć się jeszcze kolejnym... A, może lepiej zamknąć drzwi? To akurat warto zrobić. To akurat warto zrobić. Niech ten prąd sobie tam poradzi tyle, ile może. Liczę, że sobie da radę. Zobaczmy sobie jeszcze, jakie elementy dekoracyjne możemy sobie wykorzystać pod kątem naszej bazy tutaj i tego stricte regionu. Trzeba, że... A, że będę powoli kończył odcinek. No, moja ukochana przyniosła jedzonko, kolacyjkę. Przyznać muszę, że nie robi to dekorowanie i praca nad tym tarasem tutaj zbytnich i fajnych, takich naprawdę fajnych efektów. Z prostej przyczyny. Jest zima i to wszystko wygląda dość, lekko mówiąc, surowo. I to dosłownie lekko mówiąc. I no nie mam na to wpływu, taka pora roku, więc efekty, które teraz tutaj będziecie widzieli, to nie będzie nic nadzwyczajnego, szczerze mówiąc. Wręcz powiedziałbym, że będzie to wyglądało nawet średnio, bym rzekł. No ale na to wpływu nie mam, taka pora roku. No natomiast, żeby sobie z tym jakoś też mindsetowo poradzić, mówię to na głos, bo wiem, że to, co teraz tu robimy, to przyniesie efekt i to będzie fajne, ale no to nie o tej porze roku. To jest mimo wszystko jednak baza, w sensie to miejsce bazy jest naszym miejscem takim, wiecie, plenerowym, połączonym z takimi murami, z taką warownią trochę, wiecie, to bardziej w tym kierunku kojarzymy, więc to nie jest zamknięta przestrzeń, środek domku i kwiatuszki rosnące w środku, nie? Zresztą to też nie jest pora kwitnięcia, więc zieleni w ogóle nie mamy, wszystkie te pod tym kątem klimatyczne rzeczy no, są teraz niewidoczne, nie? Wszystko jest surowe. Taka też jest zima. Więc nie zdziałamy tu zbyt wiele, jeśli chodzi o kwestię takiego już, wiecie, wyglądu i estetyki, którą bym chciał osiągnąć finalnie. Ale na pewno da się tutaj wiele jeszcze poprawić, naprawić i zrobić tak, żeby to docelowo było lepsze. Natomiast pozwolę sobie to zrobić w kolejnym odcinku z prostej przyczyny. Ukochana woła na wspólny film, a zarazem czeka mnie z nią wspólna kolacja, więc zajmę się tymi wszystkimi rzeczami z początkiem przyszłego odcinka, bo tu będzie dużo dłubaniny. Te dekorowanie ja tu wyczuwam jeszcze na co najmniej godzinkę, jak nie dwie, dłubania, tak żeby pozyskać efekt finalny. Mamy też zresztą 54 dzień, więc jeszcze zaledwie kilka dni i zima się będzie kończyć i wtedy pewnie ukończę te całe tutaj dłubaniny, nazwijmy to. No bo tak to trzeba nazwać, umówmy się. Więc z pewnością tutaj zadbam o to, żeby cały ten taras i to miejsce bazy było tak już konkretniej rozbudowane. No bo chciałbym, żeby to jednak po prostu wyglądało. I zarazem solidnie, i zarazem ładnie. Bo do tej pory był tu trochę burdel. Więc przerebrandinguję to miejsce. Ten poziom tu jeszcze wydłużę w tym kierunku, tak mi się wydaje. I w ogóle zajebiste byłoby, ale nie wiem, czy to będzie możliwe, zbudować jakoś koło młyńskie, jeśli tak to mogę nazwać. Wiecie, taka ala prowizorka, która inscenizowałaby nam, że niby tutaj jest taka budowla, która ma przedstawić nam pracę młynu, tego takiego obrotowego za pomocą wody. Ale to może być niemożliwe, bo to budowanie przy wodzie jest dosyć mocno ograniczone i to może być ciężki case. Na pewno natomiast dekorowanie będę sobie dłubał i dłubał w najbliższym czasie, żebyście zobaczyli w kolejnym odcinku. Na samym starcie
efekty tego, o czym mówię. Każdy z procesów oczywiście wam dobrze opiszę i dobrze przedstawię, bo da się tutaj mocno konstrukcyjnie popracować nad tym terenem. Da się też potem wejść bardziej gdzieś tam w dekorowanie w postaci różnego rodzaju półek ściennych, półek otwartych, też między innymi tych materiałów, czy materiałów, półek na materiały wybuchowe i broń. Ścieżki kamienne to jest coś, co może by się tam z frontem mogło pojawić i byłoby spoko, ale to jeszcze zobaczę. Kominek raczej nie, to mi się kojarzy z taką przestrzenią domową bardziej, ale jest tu jeszcze sporo do wykombinowania i chciałbym o to zadbać, żeby to po prostu wyglądało naprawdę dobrze. Podoba mi się nazwa Pułapka Hokus Pokus. To jest definitywnie coś, co może wizualnie dobrze wyglądać. Nawet jeśli będzie rozwalone przez kanibali, to jest coś, co może naprawdę fajnie. Jak duże to jest? O kurcze! To ja chyba wiem, co tutaj się... Tak można by... O, jeno, ale mam wizję! Ty, oświeciło mnie normalnie. Ale przepiękne to jest. Ten grobowiec jest zajebisty. Ten grobowiec będzie twoim grobowcem! I tym właśnie sposobem żegnam się z wami, moi drodzy. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie zostawić łapy w górę, subskrybujcie kanał i piszcie, co tam ciekawego kanibale pod murami szepczą. Z chęcią się dowiem. Trzymajcie się, cześć!